Hej, cześć, siemano wam wszystkie ludzie, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym materiale, zagrajmy w Ruined King. Na start wchodzimy tutaj i czy miałem rację odnośnie tego zadania z oprawcą z całunu? Nie. Chyba jednak nie miałem. No kurde, jak ja to... O Boże, serio? On tam jest? Dobra, no to teraz czuję się trochę oszukany. Myślę, że to jest najniżej położona. Mam z nim walczyć, kurde, w tym targu czarnorynkowym. Okej, okay, ja już się z wami pewnie witam, bo dopiero tutaj w zatoce znalazłem sobie w ekwipunku lepszą broń dla pajka, takie oto ostrze. Hextechowe, więc będziemy się z nim teraz bujali. Myślę, żeby zająć się dzisiaj troszeczkę poboczniakami, czyli między innymi tymi wszystkimi zleceniami. Zleceniami właśnie z tablicy. Bo mógłbym teraz je wszystkie od razu wykonać i potem już tylko lecieć albo z fabułą, albo z jakimiś innymi rzeczami pobocznymi. Dobrze, idziemy sobie tutaj. Co, będzie jakaś scenka? Chyba tak. Proszę, proszę. W końcu jesteś. Jesteś istną solą w moim oku. Mam nadzieję, że zdajesz sobie z tego sprawę. Jestem kolekcjonerem rzeczy, o których inni zapominają. Jak na ironię, ludzie często nie wiedzą, co posiadają, aż tego nie zgubią. A przecież gdyby im na tych rzeczach zależało, to traktowaliby je lepiej. Czy nikt nie nauczył cię, by nie okradać złodzieja? Stary, okraj złodzieja to nie kradziesz. Mam nadzieję, że było warto. A teraz odbiorę co moje. Po twoim trupie! Stary, nie żebym się. Nie żeby coś, ale większość ja tych twoich rzeczy już chyba sprzedałem, więc nie u mnie powinieneś to. Pokaż mi, jak błagasz. Zbyt łatwo. Yasuo znowu wjedzie z tą swoją serią ciosów, ja go rozwalę po prostu w moment. Proszę, ale to taki przeciwnik, który... Wygląda tak... nieźle. Dobra, nieważne. Nie mówię, że może spalić trudności, ale Yasuo się leczy bardziej się leczy, niż on zadaje obrażenia. Tak te statusy wchodzą, ja pierdzie. O, co teraz? O, takiś cwany! Ostrzy cwaniaczka. Może ci się spodoba? Support sobie zorganizował. Co to miało dać wielce? Zwiększa wszelkie trzymane obrażenia i prowokuje wrogów. Człowiek! Jordlu, przepraszam, Jordlu! O czym my tu rozmawiamy? Nie podnosiłbym się. Wypatoszeni! Boże, ile? Oj, 12 tysięcy HP! XD! Tym go raczej nie zabiję. HAZERIO! No, chyba, że teraz. Oj, ja się to nie wykrwawi do tego czasu. No... Ej, chłopie! Bez takich! O, chociaż może niech Pike nabije sobie R-kę. Bo wtedy sorry, ale nie będzie szans, żeby gości uciekł. Robi się ciemno! Tak to się robi. Jak ja mam tutaj sobie nabić, kurde, kata u Pike'a, żeby jeszcze... Bogini będzie dumna.
zabić. Dobra, może wiosło, weź nerkę walnij. O, albo dobra, czekaj, czekaj. Nabijaj, nabijaj. Może uda się wykorzystać tego żniwiarza, bo tego wam chyba jeszcze nie pokazywałem. To akurat jest niezależne od tego, czy mam kata, czy nie. Nie zginę. Mam robotę. Czeka cię próba. Serio? 47 to jest maksimum jajki? Ale lipa. Poszedno. I dobra, mamy ereczkę. Wiatr jest gotowy. Okej, nie ucieka tym razem, czyli... Będzie ostatnia runda. Obnażone ostrze! Bo kurde, pajk miałby. Wspiera mnie wiatr. Dzięki. Spoko. O kurde. Ej, ale patrzcie. Zadaje najwięcej obrażeń. Ale zależne od debuffów tak naprawdę. Ale sobie pajek nakłada debuffy tak naprawdę wszystkimi atakami praktycznie. Więc. Czuję niepokój. Zabijanie mi pomoże. Okej. No to co? Żniwiarz w takim razie. Skreślę cię. Jaka pogarda. Jesteśmy godni. Nie może, tylko na pewno. O, token nocnej lisicy. Misternie rzeźbiony token przypominający wyglądem lisicy o czarnym futrze. Zdaje się, że jej ogon mógł oplatać element, który zaginął. I to jest jakieś specjalne, czyli być może coś do Arii, do tej legendarnej broni. Chyba. Co teraz będzie? 30 level, z tego co wiem, to jest level maksymalny. Co koło po takich talizmanach, skoro nie mają w sobie błogosławieństwa? Pobudzają tylko słabych, sprawiają, że stoją oni w miejscu. To naprawca z Saonu. Nie było go na liście, lecz okazał się godnym przeciwnikiem. Ten token... Czuję, jakbym go już widziała. Może we śnie. To jak wspomnienie z innego życia. Skubany, duży jest! Okej, czy on będzie działał tak samo jak ten poprzedni? Usuwa wszystkie osłabienia, nakłada się losowe wzmocnienia w postaci chromatycznego przygotowania. Miał chromatyczny ekspres, dodatkowy efekt osłabienia. Zadają samoocenienie, kiedy morski potwór jest dotknięty osłabieniem tego samego rodzaju. Nie zadaj dużo brzmienia, kiedy wspomnienia, zależy od tego, czy to jest. Szybkość, uważnie na ogłoszenia. Wolałbym być w karczmie. Okej, okay, dobra. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. Aż się raduje. To jest najmocniejszy przeciwnik jak do tej pory. Spowolnienie. Okej, to mocno go walnęło. Spowolnienie. Czy ja mam coś... Patrz uważnie. Coś, czy ktoś tu spowalnia? No tylko brał mi się, jak mi się wydaje. No chyba se żartujesz.
to miał być? Przeszycie. Oczyścił się. To ma dalej ma. Dobra. Dobra, spowolnienia nie usunę, ale przeszycie mogę. Ile oj ma chyba przeszycie? To jest zwykłe przeszycie. Nie chcę zwykłego, chcę magiczne. Ale też by się Ari przydała. Poznaj prawdę! Ładnie. Teraz on. Bawi. Co dalej? To przyszycie zwykłe? Dobra, to można akurat. Ilość. Wygląda nieźle. O, przyjdzie magicz, przyjdzie. Dobra, to jednak go przyjdzie, jak to ma. Ale jeszcze w kości w takim razie. To sobie suło górą. Powoli. Tutaj. Co było po trzecie? Zatrucie. Dobra. Dobra. To sobie osłabienie. Ukrycie. Jest. To się nie zestarzeje. Obnażone ostrze. Dobra. Śmierć jest niczym wiatr. Aha. Zbyt ładnie. Okej, zabiję go. Spłoną. Oj, proszę, jest wesoły Roger. Za darmo. Dusza z głębin. Wyrwana z trucha morskiego potwora, który dotknął głębin, ta zupełnie czarna kula zdaje się przemawiać do Pike'a. Dobra, tutaj. Odłamek runy i punkt ulepszy. Spoko. To stworzenie zeszło do części. I przyniosło coś ze sobą. Przyniosło coś ze sobą? Z czeluści? Dusza z głębin. Dusza zabójcy. Raumowi to się nie podoba. Ten mrok jest niepokojący. Niepokojący, ale potężny. Czy ja bym mógł was prosić, abyście się z łaski swoje odsunęli? Po jednego typa tu przyszedłem. O, właśnie po tego. Hon! Wyślecie w głębiny. Wielofazowa? Nie, na szczęście nie. Jest, rasa rozdzierająca. Zobaczmy. Czynniarz cierpienia. On jest chyba nowy. Listy falangista już był. I rasa. Pierwsza linia. Zmniejsza wszelkie trzymane obrażenia o 40% za każdy ładunek. Każda śmierć sojusznika usuwa jeden ładunek. Okej, czyli najpierw muszę zabić sojuszników. Objawiona nienawiść. Zwiększa sojusznikom moc ataku i szybkość nowej tury. Każdemu haterowi zadaje duże obrażenia, może już tylko po śmierci sojusznika. Zadaje miarkowane obrażenia każdemu haterowi. No dobra, zobaczmy co będzie. Stoisz mi na drodze. Okej. To.
błąd w sumie z mojej strony. Będę czemu gość mi Kratosa przypomina? Ja pierdzielę. Zasłużyliście sobie. Zdawał przewodnictwo, zwiększa szybkość. Nie, nie chciałem niego! Tak to się robi. No i co, teraz nie? O! Ok, to było wyjątkowo słabe. Dobra, ja tam może też nie będę. Przygotowuję. O, ja oj, może nie przygotowuję. Przecież ma ataki obszarowe, to się tak wiele da. Ale dajmy jeszcze próbę dłużej. Kurde, akurat jest słowo pominięte. Chociaż w sumie, czy tak faktycznie szkoda? No, ale to ma chwila, tak? No właśnie. Jest to tak krytyczny. Skończyliśmy już? Okej, co za niego dostaliśmy? Oblicze ducha dla Ilaoi. Zapomniana waluta, 2 sztuki. Dobra, po cięciu widzimy się już u Ledrosa. Budząca grozę istota mgły, która najwyraźniej z rycerzem patroluje okolice. Wydaje się, że czegoś szuka. Podejdź. To musi być istota, której pisano w liście gończym. Ledros. Przepadło moje życie, ale nie mój cel. Dowódca nie Ledros. Zaczynaj tego, czego nie skończysz. Czyli... znamy... Lor. Kochanek jest dobrze powiedziane, ale... Nawet gruby to nie jest dobrze powiedziane. No po prostu, gość jest zakochany w Kaliście. Oto mi się zwłaszcza co cały czas powiedzieć. Nie najgorzej. Ma dać, halo! Próbuję zobaczyć. A tu jest. Zmiesza wszystkie trzy odmrożenia ataków z Alei Mocy i Alei Równowagi. Aha, no to czemu zagrożenie jest na Aleje Szybkości i Równowagi? Coś się tu chyba nie działo, mam wrażenie. Zew burzy! Dupnął. Dobra, no tam trochę go trzeba jeszcze połoić, resztą się już zajmie tak naprawdę. Albo Pajk, albo Yasuo, ale raczej Yasuo na swojej erce. Koniesz! Ja mogę to w ogóle ściągnąć? Dobra, że są aż śmiesznie niskie. Zbyt łatwo. Wszystko musi być w ruchu. Coś to Yasuo. Dobra, jesteśmy już w zatoce. Teraz mogę wrócić do
tego zadania. Tutaj już mam tylko do odebrania. Cyk, cyk, cyk i cyk. No i pięknie. Wszystkie misje wykonane. Sporo hajsu też wpadło. To zobaczmy teraz ten ekwipunek. Amulet z gwiezdnego metalu. Jedyny w swoim rodzaju artefakt wykuty z rzadkiego metalu, który podobno spadł z nieba. Wytrzymałość i obrażenia. A w sumie to nie jest takie złe do pajka. No i proszę, pajk, kurde, z 11 tysiącami zdrowia. No. Tego to już się nie spodziewałem zobaczyć kiedykolwiek. Dobra. Przysmak poro. Słaby niestety, szkoda. Tutaj nic. Tutaj to oblicze ducha jest słabsze. Nawet jakby pewnie zrobił je na ten. Na fiolet to byłoby gorsze, więc nie ma co nawet patrzeć na to. Omen Randuina. Moc ataku mniejsza, ale wytrzymałość i fizyczna obrona większa. Potężne zaczyna się detonacji od atakujących z taką siłą, że znacznie spowolnia ich dotarcie. Okej, okay, czemu nie? Proszę. Równie szybko jak zdobyłem tego Rogera, tak się go pozbyłem. Tutaj szeroki miecz jest gorszy. I tutaj była jaka tunika? Tunika północna, ale oczywiście jest słabsza. Tutaj nic nowego nie ma. Do MF-ki coś wpadło. Nie bardzo. Dobra. To mamy już z głowy. Tu jest tylko Necrit. A tu mamy co? Harde haki w magazynie, Filias w porcie i próba bólu. Czy prośba bólu. To przejdźmy się tam od razu. Zobaczmy, co tam będą o nas chcieli. Plus, możemy się jeszcze przejść na ten statek i oddać... tam chyba jeden przedmiot. To była, zdaje się, ta kula pływów, czy coś takiego. O, i chcesz pogadać? Dobra. Błogosławiony niech będzie dzień, w którym skrzyżowały się nasze drogi. Czekam na odpowiedź i chyba objawiła się ona przede mną. Jego, mówi Buru, jego twarz wyraża ból. Obecny chaos sprawił, że oportunistyczni nagi postanowili zaatakować sążeń Faros. Bestie wdarły się do świątyni, w której przechowywany jest hymn mięskiego ruchu. Dlaczego inni Buru nie odeprą nagi? Zapewne mogliby, niestety wszyscy zdolni do walki zostali wezwani, by zapobiec rozprzestrzenianiu się Harrowing. Kapłani i kapłanki przygotowują się i modlą. Nie ma komu bronić świątyni, gdyż jest nas tak niewielu. Czy zwój tak po prostu gdzieś sobie leży? Na szczęście nie, jest w wewnętrznej komnacie, ukryty przed bestiami pod mechanizmem blokującym. Obawiam się jednak, że prędzej czy później znajdą sposób, by się tam dostać. Odzyskamy go. Gdzie jest świątynia? Dzięki niech będą na jakiej buroście. Nasza bogini domaga się działania, a ja dostrzegam, że moje wysiłki się opłaciły. Proszę, możecie dostać się tam waszym statkiem. To świątynia Sążnia Faros. Zaznaczę to miejsce na mapie. Okej. Okay. Wybrałaś swoją ścieżkę. Ja jednak nadal wierzę, że prowadzi cię bogini. Ten wzbierający mrok. Mam nadzieję, że jesteśmy wystarczająco silni, by go przetrwać. Jeśli naszym przeznaczeniem jest upadek, niech tak będzie. Jednak ja wierzę w zwiastunkę prawdy. Myślę, że to zależy od tego, kto ten. Kto gada, to powie coś innego, ale nie, to jest chyba takie ogólne. Tutaj sobie tylko dorzucę te zadania. Dobra. Zaproponuj daninę. A nie! Wąż za... Wąż? Serio? Ja mam tego węża złożyć w ofierze? Na pewno kule. Iloy odmawia w duchu modlitwę i rzuca kulą przypływu w dal. Po niedługiej chwili wody burzą się i zwracają jej cienisty posążek. Okej. Okay. Zobaczmy. Posążek pływu cienia.
Emanuje mroczną obecnością, magiczna obrona, wytrzymałość i moc ataku. Ej, ale to się da poprawić. Wytrzymałość i moc ataku. Dobra, wymieniamy ten posążek. I w zaklinaniu ustawimy sobie... To już ma tam infuzję, co nie? Tak, też tam było fioletowe. I damy jej po prostu bohaterstwo. Gdzie jest ten posążek? A nie, to jest do zbroi. Dobra, czekaj. Dobra, co jest tutaj na przykład? Wartownik? O, proszę bardzo, wartownik. To będzie to samo. Tu jest ten posążek. Pięknie. O, brał ma 4 runy. Możemy przydzielić. Ari też ma 4 runy. Spoko. Dobra. I szybko chcę zobaczyć tego wężyka jeszcze. Moja wąż doskonale schowany w kuli spolerowanego bursztynu. Zwierzę wygląda jak żywe. No kurde. Przecież w sumie mam 2, no to jak będę musiał gdzieś go wykorzystać, to mogę po prostu mam drugiego na przedni. Niespodziewanie woda burzy się gwałtownie i wyrzuca kulę z powrotem. Przedmiot leci bezpośrednio w kierunku Iloi, która zgrabnie chwyta go w powietrzu. Wody uspokajają się i zamierzają równie szybko, jak się wzburzyły. Zamierają się. Kula wygląda teraz inaczej. Zamknięty w niej wąż porusza się i odbiega, jak gdyby był żywy. Jednak przypływa on i odpływa z rzeczywistego świata. Duch węża uwolniony z pęd śmiertelności, a jednak żyw i woli i mocy. A jednak żyw woli i mocy. Ogromnej mocy. Dziękuję, matko. Dobrze wykorzystam ten dar. Esencja węża. Dobra, mogę to dać jeszcze raz? No mogę, bo mam 2, no to dobra. Okej. Esencja węża. No i patrzcie, a to się już nie podwoiło. To jest dziwne. Dotknięta przez samą matkę węży kula bursztynu, w jej wnętrzu znajduje się esencja węża. Zobaczam, że to jest po prostu kolejny składnik do legendarnej broni. Choć dalej niestety nie wiem, gdzie mogę tę bronię kraftić. Choć nie powiem, domyślam się, gdzie mogę to robić. Czytaj w tej kuźni, która jest zabezpieczona tymi 4 runami w bibliotece Thresha. Niestety chwilowo nie jestem w stanie niczego z tą kuźnią zrobić, także troszeczkę muszę się obejść smakiem. Chociaż kto wie, może jak wykonamy któreś zadanie, na przykład to kolejne teraz z Necritem, to być może odblokujemy sobie możliwość przejścia do tej kuźni. Nie powiem, bardzo jestem tego chętny. No nie, dobra, to jest taka malutka lokacja. Są nasze. Szybko cię zabiję. Tak to się robi. Bogini nas błogosławi. Ból nie przemija. Będzie ci wygodnie na dnie oceanu. Najgorzej. Niedzielny ruch! To efekt głupoty. Okej, zobaczmy. We śnie mamy jakiś element fabuły. O, kolejna żabnica, proszę.
Serio nie trafiłem? Wiatr niesie woń śmierci. O, to było mocne. Wygląda nieźle. Zasłużyliście sobie. Zawsze mam jakiś cel. Nic nie zdążyło zrobić tak naprawdę. Poza tym nałożeniem przeszycia. Wow, serio? To jest zadanie, które ja otrzymuję prawie na końcu gry. A gra mi dała... Nie no, bez jaj. Czy ja dostałem rzeczy na 10 level? Co mamy tutaj? To są przejście. A tu jest też przejście dalej, kurde. Aha. No tak. Tylko oczywiście jest potrzebny Braum, żeby to rozpieprzyć. Pewnie nie będę miał szansy znaleźć tutaj punktu odpoczynku. Mamy, Boże, przejście. Zagadkę właściwie. No, wreszcie. Aha, okej, to tyle. No dobra. To by... Krok odwagi... A nie, dobra! To by się dało przejść, do mnie to, że to jest zawalone. Chyba nawet Braum nie pomoże. Choć w sumie wygląda, jakbym mógł to rozwalić. O! Poro! No i proszę, jednak miałem rację. Mogę to rozwalić. Ta pułapka ze strzałkami i wąskie przejście wyglądają podejrzanie. Co ty nie powiesz? Braum ma pomysł. W tej sekcji twoja umiejętność w lochu została zastąpiona podniesioną tarczą. Braum przez kilka sekund będzie odbijał pociski w kierunku, w którym zwrócona jest jego tarcza. O, okej. Tyle jest blokada, co po prostu trzymanie tego i tyle, ale okej. Okay. Jak tutaj utknąłeś, Kruszyno? Co? Ma pomóc ci uciec? Nie martw się, moja tarcza cię ochroni, jazda! Chroń Poro, tak. Jak Poro jest ranny? Przecież wlazłem między nim. Tak, stań za mną. Dobra. Udało się, przyjacielu. A, to mój Poro. Ale ze mnie głupca, zapomniałem was przedstawić. Poro poznaj, Poro, to Poro i już się zna. A co, jak to Poro się dostało? Musisz mi powiedzieć, jak udało ci się wpaść w takie tarapaty. A co to? Skąd to masz? A, to ma sens, dobrze wiedzieć. A, dzięki, że coś się dowiedziałem. Ruszaj, Kruszyno, uważaj na siebie. Wiem, też go lubię. Aha, co on mi takiego dał? Na ramiennik żółwiej skorupy, proszę bardzo. Jest lepszy, co jest najlepsze.
Okej, jeszcze mogę niezłomność sobie dodatkowo tutaj pakować. Okej, nie zabiliśmy wszystkich poboczniaków w tym materiale. Nie powiem, trochę mi czasu zżarło to i owo. No ale co, myślę, że na początku kolejnego odcinka zajmiemy się tą akcją w magazynie. Czekaj, wróć. Zmień Brauma. Albo może nie inaczej. Jak idziemy do hardych haków, to może zmieńmy właśnie tutaj na Miss Fortune i Pajka. A Braum niech zostanie. Sprocin. Czemu Braum mówił było many? Never mind. A tak. Ja tak szybko się przejdę do tego. Tutaj mamy dalej co? Filiasa. Zwróć zwój. Nie, to dobra, ale zwój zwrócimy w kolejnym materiale. Tym samym na początku też zajmiemy się tą akcją hardych haków. To już tutaj przeniosę. A w sumie to na początku też bym po podróży, to bez sensu tak leciałem. O, kapitan Fortune, kobieta, która pomoże mi rozwiązać moje problemy. Przejdźmy od razu do rzeczy, trzymasz tę cenę zaopatrzenia. Zabierzemy je z twoim pozwoleniem czy bez? Nie, uwierz, wspaniale będzie wiedzieć, że te zapasy wróciły do ich prawdziwych właścicieli. Odkąd nie ma Jetta, harde haki nie mają się najlepiej. Więc w czym problem? Nie pozwalają nikomu Dobra, się tak po ekranie zsunie, ale nie on tak leci na tym poziomie. Ten pająk. Nie pozwalają nikomu zbliżyć się do tych zapasów, twierdzą, że są one ich ostatnim bastionem. Ostatnim bastionem? Chętnie sprawię, że będzie ostatni. Szczerze mówiąc, sam planuję opuścić ten posterunek. Odetchnę z ulgą, gdy pozbędę się tych skrzyni wraz z tymi, którzy ich pilnują. Jeśli możesz przyspieszyć ten proces, będę zobowiązany. Dlaczego sam nie odzyskasz zapasów? Nie mam żadnych powiązań z hardymi hakami, jestem zwykłym kierownikiem magazynu i po prostu przejmuję im przestrzeń. Więc odpuszczasz hardym hakom. Niektórzy potrafią być lojalni aż do przesady, ale ja nie. Ja próbuję tylko zarobić na rachunki i teraz chyba trafiłem między młot a kowadło. Interesuje cię w ogóle, co się stanie z zapasami? Oczywiście, chciałbym, żeby się na coś przydały. Mogłyby wesprzeć miasto w ciężkich czasach, dlatego będę tu, póki ktoś się tym nie zajmie, a ja nie jestem zbyt dobrym wojownikiem. Dobra, przyjmiemy. Świetnie, daj znać, jak uda się wam odzyskać zapasy. Dobra. Nie ma, widzę, nowej rozmowy, no to nie zakończymy taki ulubiony przeze mnie sposób. Ale okej, ode mnie ten materiał to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia. W kolejnym zajmiemy się tymi zapasami. Aha, i czemu mi zniknęło to zadanie? Prosto? Tak, żeby coś się zmieniło. Odzyskaj ukradzione zapasy. Aha, okej, to nie jest oznaczone jeszcze. No dobra, ale zakładam, że to będzie w biurze nadzorcy. Więc w miarę szybko się z tym uwiniemy. Natomiast zadanie to tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Ruined King. Cześć!